Wspólnie z panią dr Izabelą Król i z nową pacjentką, modelką Heidi, witamy państwa serdecznie. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy jest udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom. A ponieważ teraz jest taki czas, że mamy dużo śniegu, jest ślisko na drogach, te potrącenia zwierząt często się zdarzają. Kiedy widzimy na przykład psa potrąconego, czy jakiekolwiek inne zwierzę, czy możemy coś zrobić, tak żeby było i dla zwierzęcia dobrze, i dla nas bezpiecznie? Oczywiście, że tak. To naszym jest obowiązkiem udzielenie takiej pierwszej pomocy, a nie zostawienie pieska gdzieś na poboczu. Przede wszystkim musimy zobaczyć, w jakim on jest stanie. Jeżeli jest to pies leżący, musimy zachować ostrożność, uważać, żeby w bólu i cierpieniu ten pies nie zrobił nam krzywdy, więc przykrywamy główkę. Oglądamy mniej więcej, co się dzieje. Na co zwracamy uwagę? Głaszczemy, sprawdzamy, czy nie ma połamanego kręgosłupa, aczkolwiek jest to ciężko stwierdzić u takiego pieska, czy nie ma jakiejś duszności, czy nie ma uszkodzonego żebra, które przebyło płuca i powoduje... Czyli dotykamy go, tak? W jaki sposób? Dotykamy, głaszczemy i staramy się go przede wszystkim uspokoić. I w tym momencie możemy go bardzo delikatnie, zwracając na to, żeby nie zadać mu krzywdy, jeżeli jest któraś z kończyn połamana, jeżeli kręgosłup jest połamany. A miednica nogi? Myślę, że w warunkach polowych, w momencie, kiedy jest wypadek, nie jesteśmy w stanie tego określić, czy on ma połamaną miednicę, kręgosłup, czy nogi. Widać, no dobrze, ale w razie czego, to jak bezpiecznie, bo jeśli on ma uszkodzenie jakiejś kości, to jeśli decydujemy się na to, że pies jest w miarę spokojny i chcemy go zawieźć gdzieś do weterynarza, to w jaki sposób go w ogóle wziąć na ręce, żeby nie zrobić mu większej krzywdy? Staramy ustawić mu taką pozycję leżącą i bierzemy go w ten sposób, aby podnieść ten kręgosłup w całości. Podnosimy pieska. Heidi, położysz się na boczku, chodź. Jeżeli jest piesek tak leżący, chodź tutaj, rybko. Staramy się podejść z tamtej strony i złapać go za przednie. Od mojej strony, tak? Te przednie i tylne kończyny do góry. Spróbuj. Proszę określić, czy ja to robię dobrze. W ten sposób. Czy jeszcze źle? W ten sposób, tak? Tylko już widzimy, że ta kończyna już jest gdzieś skręcona, czyli to jest złe. Staramy się wziąć od dołu, tu między nogami. W ten sposób, między nogami. Wtedy nasze kończyny są zabezpieczone. Nie sprawiamy jeszcze większego bólu. Dobrze, no to jest... Musimy też sprawdzić, czy ten pies nie ma krwotoku. Jeśli się boimy, pani doktor, jednak, to co zrobić? Zadzwonić po pomoc? Zadzwonić na Straż Miejską. Straż Miejska ma namiary na lekarzy, którzy udzielają takiej pomocy i są mobilni i są dyspozycyjni przez całą dobę. Zostajemy przy tym zwierzęciu, żeby on nie uciekł, żeby się nie przeszedł gdzieś, żeby się nie zgubił. Staramy zapewnić mu się spokój i czekamy, aż przyjedzie ktoś, kto nam pomoże. I te zasady dotyczą tak naprawdę wszystkich zwierząt, i psów, i kotów, i ewentualnie dzikich zwierząt, bo sarny niestety też często padają ofiarami takich kolizji drogowych, że w przypadku może dzikich zwierząt raczej dzwonimy po pomoc, musimy, tak? Dzwonić, w przypadku dzikich zwierząt musimy dzwonić po pomoc, ponieważ są to zwierzęta należące do Skarbu Państwa. Rozumiem. I nadleśnictwa są zobowiązane udzielać takim zwierzętom pomocy i wtedy to musimy zgłaszać, tych zwierząt nie zabieramy. Ale możemy w jakiś sposób im pomóc, czyli na przykład jeśli mamy jakieś kocje przykryć, żeby nie marzły, coś zrobić takiego? Tak, możemy je okryć i zostać przy nich, aczkolwiek jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, jest to trudne, one są same w sobie spłoszone. Jeżeli jeszcze mają kolizję, gdzie nie mogą uciec, jest to dla nich niesamowity stres, więc starajmy się ich po prostu dodatkowo nie denerwować w tym wszystkim. Dobrze, no to kolejny temat. Niestety bardzo często nam towarzyszący, bo nasze pupile, czy duże, czy małe, często odzywa się w nich instynkt łowiecki i widzą na przykład osę czy pszczołę, która sobie chodzi i postanawiają upolować. I wtedy kończy się to na przykład urządleniem gdzieś w obrębie pyszczka, co jest bardzo niebezpieczne. Tudzież no, czasami mogą trafić gdzieś na jakiegoś zaskrońca czy węża. Tutaj już w grę wchodzi na pewno udzielanie pierwszej pomocy. Tylko jak to zrobić? Zacznijmy od tych pszczół. Jeżeli pszczoła ugryzie, najczęściej kończy się to opuchlizną. Górny wark, głowy.
Tym, co dysponujemy w domu, to jest niestety z takich rzeczy antyuczuleniowych, to jest jedyna możliwa dostępna dla nas w aptece, to jest wapń. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma leki i ma alergię, leki antyhistaminowe, może od razu pomóc. Natomiast, czyli od razu podać takiemu psu? Można podać, rozpuścić tabletkę kalcjum i może troszeczkę się ale jechać i zrobić. I zrobić w tym miejscu zimny okład, bo to jest bardzo ważne. I jechać do lekarza. I jak najszybciej udać się do lekarza, żeby można było A kiedy na przykład w newralgicznym punkcie pies zostanie urządlony i na przykład się dusi? Tak, staramy się otworzyć mu pyszczek, żeby miał jak największy dostęp tlenu. Tlen jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ jeżeli dojdzie do obrzęku języka, dojdzie do obrzęku górnych dróg oddechowych, krtani, może się takie zwierzę udusić. Więc staramy się dotlenić to zwierzę. Ale jak to zrobić? Trzymać po prostu, czy to robić co jakiś czas? Jeżeli mamy możliwość, nie zawsze te zwierzęta, one też są w tym momencie spanikowane, tak. Nie zawsze sobie pozwalają, ale starajmy się, aby ten pyszczek był otwarty, żeby język w miarę możliwości... No na zewnątrz. Ona się broni teraz, bo jest całkowicie przytomna. Czasami te zwierzęta reagujące wstrząsem anafilaktycznym, one już są ospałe, są słabe, więc jest to do wykonania. Starajmy się też przytrzymać ten język, bo jeżeli dojdzie do obrzęku, może dojść do uduszenia. No a te węże nieszczęsne, które jednak, jeśli jeździmy często z psami na spacery gdzieś w teren, czy mieszkamy gdzieś w obrębie lasu, w obrębie łąk, gdzie te węże mogą się pojawić, to chyba warto się zabezpieczyć w jakiś sposób i mieć w lodówce jakieś antidotum? Tak, jest to możliwe? Antidotum, niestety one mają bardzo krótki okres ważności i nie są tak dostępne nawet dla nas, dla lekarzy, więc to aż takie proste nie jest. Natomiast poprosić swojego lekarza o to, żeby zabezpieczył w sezonie letnim, w jakiś zaszczyt, który zadziała bardzo szybko antyalergicznie. Najczęściej pogryzienia przez węże to są też łapy i wargi, szczególnie u tych psów, które są psami myśliwskimi. Tak jak ten. Jak bo ten. Co to jest za pies? To jest posokowiec. Mhm, czyli typowy myśliwski pies. Typowy myśliwski pies. Co wtedy, jeśli właśnie nasz pies zostanie ugryziony przez taką żmiję zygzakowatą, które są w Polsce lub w tym wypadku nasza reakcja musi być natychmiastowa. Musimy postarać się, jeżeli to jest gdzieś na dolnych częściach kończyn, postarać się, aby jad, obrzęk nie poszedł w górę, zrobić ucisk i zimny okład, zabrać psa do samochodu i pojechać do lekarza weterynarii. No to tu jest trochę prostsza sprawa, bo wtedy związujemy dość mocno, odcinając tę ugryzioną część. Tak, ale jeśli chodzi o górną część, o mordkę, to co wtedy? Zimny okład i lekarz. I to szybko, bardzo szybko. Z zimy szybko przeszliśmy do lata, bo już jesteśmy na etapie pszczół i węży, no więc trudno nie powiedzieć o udzielaniu pierwszej pomocy przy sytuacjach takich, kiedy psy dostają udarów. Udary dostają psy wtedy, kiedy je zostawiamy w samochodzie, najczęściej zapominamy o nich. Udary dostają wtedy, kiedy są to psy, które są w kojcach zamknięte i przykryty kojec jest blachą i wtedy ma 40 stopni pod tym dachem, jest nawet 60-70. My wychodzimy z założenia, że kochamy nasze psy, nie zostawiamy ich, ale chcemy udzielić pomocy, nie daj Boże, jakby się taka sytuacja zdarzyła innemu psu. Co wtedy robimy? Przede wszystkim wolne, ale systematyczne schładzanie psa. Ręcznik, szmatka i okładamy. Woda. On jest psem leżącym już wtedy, dyszącym, szybko oddychającym. Zimna woda, ale też nie możemy pozwolić na to, że lejemy tego psa wodą albo rzucamy go do zimnej, lodowatej wody. Stopniowo. Musimy robić to stopniowo. Chłodzimy szmatę, duży ręcznik kąpielowy i przykładamy. Od której części ciała zaczynamy? Starajmy się znaleźć coś takiego, czym jesteśmy w stanie całego psa nakryć. Duży ręcznik, duży koc w zimnej wodzie, przykrywamy, moczymy. A poimy psa, próbujemy mu dać parę kropli wody do... Tak, staramy się zwilżyć język. Pies najczęściej w stanie tego udaru, kiedy ma udar, nie jest w stanie napić się sam. Więc zwilżanie, pojenie tego psa szczykawką, łyżeczką, nawet watą zamoczoną i nabłony śluzowe na język, skrapianie, na pewno jest bardzo korzystne, oczywiście, że tak.
Takich przypadków udzielania pierwszej pomocy i różnych przypadków, które nam się zdarzają i naszym pupilom, jest na pewno wiele, ale dzisiaj już kończymy, a za tydzień pani doktor opowie nam, jak możemy radzić sobie z psami, kiedy są chore na przykład na padaczkę, bo to jest problem wielu psów, takich, które mamy lub takich, które możemy spotkać i wtedy dobrze, żebyśmy wiedzieli, co robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.